Wstawaj. Saw you at Dave and Buster's on Saturday playing DDR. Didn't know whether to leave or stay. When I think of you, it feels like a dream and I forget how to breathe. To jestem ja. To jest moja nowa koleżanka, Celine. Nie, tam jest na 4 porcje. Jest 10:00, zaczynam vlogmas. Nie pamiętam, kiedy ostatnio wstałam tak późno. To jest sobota, ale nie wiem, kilka miesięcy chyba już minęło, od kiedy tak późno wstałam, więc... Będziemy robić na śniadanie clafoutis ze śliwkami i rozmarynem z Rozkosznego. Bo przejadły nam się wszystkie śniadania ostatnio i szukamy jakichś nowych pomysłów na śniadanie. Jak macie może jakieś... pomysły na śniadanie, to napiszcie w komentarzu, bo Michał już jest znudzony wszystkimi rzeczami, które jemy. Ja zresztą też. Może być na słono, niekoniecznie na słodko. Tylko bezmięsne. Bezmięsne. I też tak mam robić jak omlet, że tak obracać, czy nie? Nie, też ten karmel, a to był twój pomysł. Michał zrobił nam sos, taki jakby karmel roztopiony na górę i też bardzo dobrze to pasuje. Jest to dobre, ale chyba lepsze na deser niż na śniadanie. Pada za mną śnieg i wygląda to jak z tych szklanych takich kul. Cieszę się, że taka zima jest w tym roku piękna. Zaczął się grudzień. Myślenie trochę już o świętach. Ja ogólnie chciałam kręcić w tym roku vlogmas, ale codzienne nagrywanie vlogmasów jest niemożliwe. Fizycznie jest niemożliwe. Ale
co, dzisiaj mam w planie posprzątać w domu, pójść do kina i poszukać klimatu świąt w Gdańsku, więc może zabiorę Was na jarmark, ale tylko tak, spacerem. Zobaczymy jeszcze. Skończyłam sprzątać, została mi jeszcze tylko podłoga do umycia, ale w międzyczasie robimy sobie drugi posiłek. W ogóle ten dzień jest jakiś dziwny, bo gotujemy nie takie rzeczy, które robimy normalnie i one nie mają takich wartości odżywczych, jakie powinny mieć. Więc na obiad robimy camemberty, również z przepisu rozkosznego. Ja je jadłam kiedyś we Wrocławiu u Oli i Kuby i bardzo mi to smakowało i tak przyszło mi do głowy, że miałabym na to ochotę. A myślisz, że ja to powinnam tak po prostu położyć, czy to Zrobiłbym z tego... Więcej. Aha. Aha, do tego się używa nożyczek. A może kupimy tę nową książkę z przepisami rozkosznego, co myślisz? No możemy, ale jak będą takie dania jak to... To dla smaku jest. A czy wy może macie już tę książkę? Jak ktoś ma, to jestem ciekawa, czy kupować. Chociaż widziałam, że już jest wykupiona. Bo to może na święta. Dostałam fajny komentarz z pytaniem pod filmem, pod vlogiem i uznałam, że odpowiem na niego tutaj, w tym filmie. Cześć, dużą przyjemność sprawia mi oglądanie Twoich treści, również jestem historyczką sztuki i jestem na etapie, który Ty masz już za sobą na szczęście, szukania pracy. Mówiłaś, że masz teraz kilka prac zdalnych, sama zaproponowałaś taki wariant instytucjom, w których pracujesz. Zastanawiam się, czy wysłać wszędzie klasyczne CV, czy może już jakiś pomysł na swoją pracę, na przykład konkretny projekt edukacyjny, etc. To nie jest tak, że ja mam kilka prac zdalnych, mam jakby jedną taką pracę, która jest dominująca i tam no, praktycznie wyrabiam godzinowo etat i częściowo jest to praca zdalna, ale bardziej taka, bardziej zadaniowa. I jeśli chodzi o inną pracę, to jest to, tak, to prowadzę też warsztaty edukacyjne w Muzeum Narodowym, to oczywiście jest praca stacjonarna. Prowadzę też korepetycje z historii sztuki. I ogólnie to, jeśli chodzi o Twoje pytanie, to ja tak nie zrobiłam, ale dlatego, że na to nie wpadłam. Natomiast jak najbardziej
polecam Ci i w ogóle jakby w sumie wszystkim. Uważam, że to jest bardzo dobry pomysł, że można wysyłać no właśnie CV wraz z jakimś pomysłem, więc jakby jeśli macie jakiś pomysł, na przykład tutaj jest na projekt edukacyjny, no to jak najbardziej uważam, że to jest bardzo wartościowe i może akurat zdarzy się tak, że po prostu jakaś instytucja będzie potrzebować albo zainteresuje się tym projektem i ogólnie też ja uważam, że to jest super w takim kontekście dalszej współpracy i totalnie bym się nie zrażała, gdybym nie otrzymała od razu odpowiedzi, bo często jest też tak i tak było w ogóle w moim przypadku, że ja nie dostałam pracy i po kilku miesiącach ktoś sobie o mnie przypomniał i jakby dostałam propozycję, więc tak bardzo często się dzieje, że po prostu jakby w momencie, kiedy wysyłamy coś, na przykład nie ma takiej potrzeby, ale później ta potrzeba jest i ktoś sobie o nas przypomina, że była taka osoba, która mogłaby zrealizować coś tam. I uważam, że to jest właśnie bardzo, bardzo dobry pomysł, żeby z takim konkretnym pomysłem wychodzić. Myślę, że to jest super. Jeśli tylko masz go, to totalnie wysyłaj. Właśnie podobają mi się te niskie mumbusy. Są, ale strasznie dobrze. Nawet na Vinted? No, na Vinted nie ma takich męskich. Na Vinted w ogóle nie zdarzają się te kupy męskie. Bardzo rzadko. Pojedynczy egzemplarz. Idziemy na zakupy. Sobotnie zakupy przed niedzielą. Idę właśnie do kina na film Siostrzeństwo Świętej Sauny w kinie Muzeum II Wojny Światowej, które jest za mną. Aha, to nie działa tak. Jest tutaj. Musiałam zostawić Michała z zakupami, bo już bym nie zdążyła, żeby sam je odniósł do domu. A więc tak, chciałam znaleźć jakiś klimat świąteczny w Gdańsku, ale nie udało mi się to jeszcze. Żeby nic z głowy, no.